Dzisiaj opowiem Wam krótką historię hajsu. Mija właśnie 30-lecie polskiej transformacji. Leszek Balcerowicz przeprowadził przez Sejm pakiet zmian, które zrewolucjonizowały polską gospodarkę. Warto jednak podkreślić, że początek transformacji można powiedzieć, że zaczęli postkomuniści, bo to oni wprowadzili pod koniec PRL-u słynną ustawę Wilczka, która uruchomiła tą słynną polską przedsiębiorczość. Transformacja gospodarcza to jednak nie tylko ustawy, które zmieniały ustrój gospodarczy, ale przede wszystkim przekonanie, że musimy nadrabiać stracony czas. Niezależnie od poglądów politycznych, zdecydowana większość Polaków zdawała sobie sprawę pod koniec PRL-u, że jesteśmy bankrutem. I że jeżeli chcemy dogonić Zachód, to musimy pracować więcej, musimy pracować dłużej, musimy pracować ciężej. I tak się faktycznie stało. Polacy byli narodem, który w ostatnich 30 latach, jak pokazują statystyki, pracował prawie najdłużej w Europie, a jednocześnie pracował za marne pieniądze. To, co było charakterystyczne, to to, że myśmy tą sytuację akceptowali. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jesteśmy narodem na dorobku i żeby gonić Zachód, musimy zaakceptować ten wyrok historii. Dane są jednoznaczne. W ostatnich 30 latach Polacy pracowali bardzo ciężko, bardzo długo, a jednocześnie za marne pieniądze. Każdy z nas wie doskonale, że żeby osiągnąć sukces, trzeba mieć przede wszystkim ogromną motywację. I podobnie jest w życiu narodów. Te narody osiągają sukces, które mają ciąg na bramkę. Owszem, zmiana ustroju gospodarczego, wejście Polski do Unii Europejskiej, wejście do NATO, te wszystkie rzeczy były ważne, ale nie przesądzające. To, co zadecydowało o naszym transformacyjnym sukcesie, wynikało z psychologii, wynikało z ogromnego głodu, szacunku innych wobec nas, a także wobec samych siebie. Polacy byli narodem ogromnie zakompleksionym i te kompleksy zrodziły nas ogromną potrzebę aspiracji, ogromną potrzebę społecznego szacunku. I to wyzwalało dodatkową motywację, dodatkową energię, dzięki której w kisielu byliśmy w stanie pływać szybciej niż Europa Zachodnia w krystalicznej wodzie. Byliśmy niczym jak dzieciaki w biednych fawelach w Rio de Janeiro, które bez butów, bez zębów, bez trenera potrafią grać w piłkę lepiej od bogatszych rówieśników z bogatego Zachodu. Dlaczego? Dlatego, że w ich oczach jest ogromna potrzeba bycia kimś innym niż są. I Polacy chcieli w 89 być w innym miejscu niż się znaleźli. Polacy w 89 roku wycisnęli z siebie absolutnie maksimum. Dlaczego? Dlatego, że byliśmy gołodupcami nawet na tle naszych biednych środkowoeuropejskich kuzynów z Czech, Słowacji czy Węgier. Naszym jedynym zasobem w tamtym czasie była ogromna chęć poprawy swojego losu i przede wszystkim cierpliwość w oczekiwaniu na lepsze jutro. Ta ogromna różnica między Polską naszych marzeń, a Polską za naszymi oknami włączyła w Polakach, jak u Kamila Grosickiego, tryb turbo. To właśnie ten ogromny głód pchał nasze PKB, tworzył polskie firmy, zmieniał Polskę za naszymi oknami. I dlatego w ostatnich 30 latach potrafiliśmy nadrobić wiele zaległości, które sięgały lat 300. Jeszcze w 1991 roku PKB Polski wynosiło około 40% PKB średniej państw Europy Zachodniej. W ubiegłym roku było to już prawie 70%. Jeszcze długo po transformacji bezrobocie w Polsce utrzymywało się na poziomie prawie 20%. Dziś to jest około 5%. Spłaciliśmy długi zagraniczne, poprawiliśmy stan finansów publicznych, rosną nasze płace, rośnie nasz poziom życia. Żeby sobie to zobrazować, najlepiej porównać naszą sytuację do Ukrainy, z którą to byliśmy na bardzo podobnym poziomie rozwoju w 89 roku. Dziś wydaje się, że żyjemy na dwóch różnych kontynentach. To paliwo wydaje się w ostatnich latach się wyczerpywać. O ile zmęczenie transformacji i krytyka występowała na przestrzeni całych 30 lat, to wydaje się, że dopiero rząd PiS-u ostatecznie zakończył polską transformację. Szerzej pisałem o tym w tekście na portalu Klubu Jagiellońskiego w maju tego roku, do którego tekstu serdecznie Was zachęcam. Chodzi nie tylko o duże transfery socjalne, które wprowadził PiS i które zrewolucjonizowało polską politykę. Chodzi przede wszystkim o przekaz. To, co wydaje się być klarowne, to jasny sygnał, który wysyła PiS –
Nie musimy już dłużej pracować ponadstandardowo, nie musimy dokonywać ponadprzeciętnego wysiłku. Możemy odpocząć i konsumować owoce naszej ciężkiej pracy, która trwała prawie 30 lat. Możemy być bardziej jak Bonifacy, który spokojnie leży na piecu i wypoczywa po ciężkiej pracy, niż kot Filemon, który zawsze był energiczny i zawsze był gotowy do nowych wyzwań. Koniec polskiej transformacji ogłosił nie tylko PiS, ale także zyskująca w sondażach Lewica. Co ciekawe, w słynnym wystąpieniu Adriana Zandberga po exposé Mateusza Morawieckiego wybrzmiała krytyka Prawa i Sprawiedliwości, ale nie polegająca na tym, że państwa dobrobytu jest zbyt dużo, ale dlatego, że jest go za mało. Nie dlatego, że pracujemy zbyt krótko, ale dlatego, że pracujemy zbyt długo. I nie dlatego, że konsumujemy za dużo, ale dlatego, że konsumujemy za mało. W państwie dobrobytu są tanie mieszkania na wynajem dostępne dla każdego. W państwie dobrobytu są dobrze dofinansowane publiczne szpitale. W państwie dobrobytu jest naprawdę bezpłatna ochrona zdrowia i naprawdę bezpłatna edukacja. Co ciekawe więc, krytyka transformacji płynie nie od tych zmęczonych, którzy faktycznie odpowiadali za wzrost gospodarczy, którzy budowali trzecią RP, ale płynie od młodszego pokolenia, które jeszcze chyba nie zdążyło się napracować. Na utyskiwania pokolenia rodziców, którzy chcieliby kontynuować paradygmat transformacji, młodsze pokolenie odpowiada jedynie lekceważącym OK, boomer. Podstawowe pytanie brzmi, czy po 30 latach transformacji możemy w końcu wrzucić na luz? Czy możemy prowadzić normalną politykę w stylu zachodnioeuropejskim? Mówiąc krótko, czy możemy pracować i konsumować tak samo jak Niemcy, Francuzi czy Szwedzi? Stawiam tezę, że nie. Jeżeli chcemy dogonić Zachód, niestety musimy biec od tego Zachodu szybciej, dlatego że wciąż różnica między nami jest ogromna. Przeciętny majątek Polaka jest prawie dwukrotnie mniejszy od majątku przeciętnego Portugalczyka i prawie pięciokrotnie mniejszy od przeciętnego Włocha. Na liście 100 globalnych marek nie ma ani jednej polskiej firmy. Na liście 500 największych uniwersytetów znajdują się zaledwie dwie polskie uczelnie i to w dolnych rejonach. W rankingu innowacyjności Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Do tego należy pamiętać, że na nasze bezpieczeństwo musimy wydawać więcej niż zachodnia Europa. No i w wielu obszarach polskiego państwa mamy niestety państwo z dykty. Podsumowując, niestety, ale w przeciwieństwie do Europy Zachodniej, wciąż musimy relatywnie więcej inwestować niż konsumować i to prowadzi do wniosku, że nie możemy zbyt wcześnie zakończyć polskiej transformacji. O tym, czy mam rację, będzie szansa porozmawiać już na 5. Kongresie Klubu Jagiellońskiego, który będzie poświęcony właśnie tematyce transformacji. Wraz z zaproszonymi gośćmi będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, czy stać nas na państwo dobrobytu. Kupujcie wejściówkę na kongres, która znajduje się na stronie internetowej Klubu Jagiellońskiego i widzimy się 11 stycznia w Łodzi. Przyjeżdżajcie.